Walerian Kręc. Muzyk, pedagog, reżyser, scenarzysta. Co więcej, urodzony w Rawiczu. Zobaczmy, co u niego. Dzień dobry, Walerianie. Witam cię, Rawicz, drogi Walerianie. Aż dreszcze mnie przeszły na słowo Rawicz. Uwielbiam Rawicz, kocham Rawicz i na takie powitanie z Rawicza to skaczę w górę od razu. Witam, właśnie, cześć. Drogi Walerianie, chciałbym ciebie namówić, żebyś troszeczkę powspominał. To co, opowiadać, jak to było w Rawiczu? Opowiadaj. Szkoła podstawowa to była która, powiedz? Ja wszystkie szkoły podstawowe przeszedłem, to znaczy była dwójka. Dlatego, że w pewnym momencie, ja dokładnie już tego nie pamiętam, bo wiesz, wiekowy jestem facet, już jestem 2 lata na emeryturze, ale nie o to chodzi. Pamiętam, że chodziłem do szkoły numer drugi w Rawiczu. To było przy ulicy Kilińskiego, teraz Szarych Szeregów. I powstała tysiąclatka. I wtedy trzeba było te dzieci wszystkie gdzieś rozparcelować. Ja chodziłem do najpiękniejszego technikum, jedyne w Polsce. 3 takie technika były w Europie, do technikum liniarskiego. Polski len zdobi ciebie i twój dom, to było takie nasze hasło. I tam takiej światowej sławy włókiennik, technolog Czesław Łuniewski, on dyrektorował tą szkołą, ale on częściej był w Belgii jak w Rawiczu. Ale ponieważ wszędzie tam, gdzie grano, gdzie śpiewano, to mnie było pełno. Więc jak usłyszałem początki koniugacji, a nawet potem była koniugacja, bo na początku to graliśmy Marian Przybył, Wojtek Danielczyk, Adam Aleksander, Wojciech Pospiech i ja. Graliśmy w takim zespole cechu rzemiosł różnych. Walerianie drogi, a powiedz mi proszę, jak twoje ścieżki by zaprowadziły cię do Bydgoszczy? Bo wiemy, że jesteś, jak już wspomniałeś, jesteś w Bydgoszczy. Czy były jakieś stacje pośrednie, czy to od razu po Rawiczu ta Bydgoszcz się napatoczyła? W ognisku muzycznym, na pewno starsi pamiętają i młodsi też, pracowało takie wspaniałe małżeństwo Wanda i Zbigniew Niemczyk. I Niemczyk, jak już kończyłem szkołę, chciałem iść na Politechnikę, tam takie były marzenia. Ja nigdy nie byłem dobry z ścisłych, ale mnie gdzieś tam nasze kierunki techniczne po tym technikum liniarskim, to kierowały tylko na jakieś studia techniczne, czyli włókiennictwo, roszarnictwo, Łódź. Ale Niemczyk, Zbyszek powiedział: Walerian, idź do Bydgoszczy, tam jest najlepsza filharmonia. Powiedz mi proszę jeszcze trochę mnie ciekawi też historia twojego brata, jeśli mogę troszeczkę o twojej osoby. Czy jest związany też Wojtka, tak? Wojciecha. Wojtek, tak, Wojtek. Bo też tutaj akurat wypytując ludzi o twoją postać w Rawiczu, też mówili o twoim bracie. Co u niego słychać? Mieszka w Szwecji, tak? Teraz jest chyba w Rawiczu, przeszedł kwarantannę. Bo wiesz, jest taka sytuacja, że jak jest na zachodzie jest cudownie, jest pięknie, fajnie, ale jak się dzieją trudne rzeczy, to wracasz do korzeni. Do domu. I przyjechał do domu. On w Szwecji ma firmę. Firma mu się dobrze rozwija. On też śpiewał w koniugacji. Ciągle mnie namawia do jakichś tam, do wydania płyty z koniugacji z tych czasów. Tam kiedyś sobie gdzieś tam pamiętam, że Wojtek, jak chodziłem gdzieś ze szpitala, jak mój ojciec był w szpitalu, szedłem czarną drogą, jest w Rawiczu taka czarna droga ze szpitala, ze szkoły numer 3 i tam stała grupka młodzieży i grali moją piosenkę, Dyliżance. Więc podszedłem, a tam był właśnie Wojtek, tam był Okoń, tam było kilku, Waldek był, zapomniałem nazwiska,
Michalczewski, no, Michalczewski nie, to nie był bokserem, tak? Jest teraz... ale i oni śpiewali piosenkę, ja tam pośpiewałem tę piosenkę, pośpiewaliśmy razem i teraz ciągle gdzieś, jak teraz wstawiam jakieś piosenki na YouTube'a, bo uczę młodzież przez internet, to odzywają się ludzie gdzieś z zagranicy, chcą piosenkę Dyliżanse, chcą piosenkę W pole idź. Ja już tych piosenek generalnie nie pamiętam, ale taki człowiek, mój przyjaciel Wojciech Danielczyk, chyba nie łamie RODO, tutaj on to wszystko gromadzi, no jest świetnym pedagogiem, wszystko ma skrupulatnie, zawsze mi podsyła i ja to wszystko robię. Ostatnio nawet zrobiłem piosenkę z Kowronki Mariana Przybyła, piękny utwór. I też wstawiłem, i też się mnóstwo ludzi z koniugacji odezwało, bo to są takie, bo wiesz, jak wiesz, sztuka, muzyka, film, książka, to wszystko nam pozwala przetrwać. Nudno, prawda? Jak wychodziłem na planty, szedłem w prawo, to po 3 kilometrach już byłem w domu, nie musiałem wracać. Przy okazji mnóstwo znajomych się widziało i to jest piękne. Brakuje mi zawsze brakowało ludzi. To jest serce, wiesz, to są ludzie, ty jesteś też Rawiczanin w tej procesie. Od 5 lat właściwie. No, od 5 lat, tak to wygląda. Malewianie, taką chciałem cię poprosić o taką ankietę króciutką, żebyś na 3 pytania moje odpowiedział krótko i zwięźle. Czyli tak albo nie. Albo jakimś innym słowem. Rawicz kolor to? Rawicki kolor to? Zielony. Wszędzie zieleni. Pełna zieleń, cudowna zieleń. I naprawdę jesteście otoczeni wszyscy zielenią. Lasy wokół Rawicza, bliskość tych lasów. Zielony kolor. Kolor nadziei. Rawicki zapach. Rawicki zapach. Rosu, wiesz, taka jest piosenka, buty znów świąteczne załóż i zasługi, tam chodzi o to, że w Rawiczu, jak byłem malutkim chłopcem, to o godzinie 12 pamiętam z wszystkich okien latem było słychać hejnał mariacki. I oprócz tego hejnału mariackiego unosił się zapach kuchni, wiesz, zapach smakołyków. To niekoniecznie rosół, ale pamiętam, że w niedzielę był rosół. I to były takie czasy, że były kluski śląskie na parze, były w brytwannach takie pieczenie, które moja żona nie jest w stanie tego zrobić i nigdy tego nie zrobić, jak przyjeżdżała do, robione na smalcu, wiesz, na smalcu, w brytwannie, jakieś mięso, czy króliki, wiesz, czy kury, czy no, nie wiem, tam różne mięsa i ten zapach wszędobylski tych potraw, to Rawicz mi się kojarzy. Tak to wygląda, czyli kolor zielony, zapach jedzenia. Nigdy nie byłem w Rawiczu głodny. Zawsze byłem najedzony i miałem cudowne potrawy. To nie znaczy, że moja żona nie robi dobrych obiadów. No, uważaj, wasz słowa. Najtrudniejsze chyba, bo będzie trudno wybrać. Najważniejsze rawickie wspomnienie. Śpiewałem na mszach. O godzinie 6 rano się wstawało, grałem na tych mszach. I takie piękne chwile były, jak miałem swoje fanki, takie podlotki, wtedy podlatujące pod 80 lat, które jak graliśmy z Wojtkiem Danielczykiem i siedzieliśmy w ławce pierwszej, żeby wyjść przed ołtarz i zaśpiewać, to te moje fanki, nasze fanki chwytały nas, jak szły, czy do komunii, zawsze dotykały nas w ramię i to była taka więź artysty, w cudzysłowie, z publicznością. Ja tęsknię za Rawiczem bardzo. Kiedyś byłem za granicą,
bardzo daleko i mnie wszyscy namawiali, byłem rok, mnie wszyscy namawiali, żeby być dłużej, a ja tęskniłem za tym, żeby jechać do mojego ukochanego rabicza, maluchem, którego wtedy miałem, w zielonym, który się zapalał na jakąś tam tyczkę. I chciałem jechać do rabicza, do mojego rabicza, do was wszystkich, rabiczanie kochani, wszystkich was pozdrawiam, przepraszam, że za dużo gadam. A zaśpiewa sam coś na zakończenie? No, bym musiał wziąć gitarkę. Proszę to poczekajcie, bardzo, możemy poczekajcie. To poczekajcie, coś wam zaśpiewam. Buty dziś świąteczne załóż i zasługi przypnij swe. Żonę, dzieci weź za rękę i na spacer prowadź je. Przecież święto dziś od rana na kościele bije dzwon. Cały tydzień pieszo chodzisz, dziś taksówkę możesz wziąć. Przecież niedziela, niedziela, tłum pachnie, błyszczy i lśni. Przecież niedziela, niedziela, na plantach w Rabiczu dwarno ścisk. Przecież niedziela, niedziela, jak szybko płynie nam czas. Któż by się dzisiaj nie bawił? Trochę po cygańsku, tak na tydzień, chociaż raz. Dziękujemy ci bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że do rychłego zobaczenia w Rawiczu. Ja też mam taką nadzieję. Tęsknię za wami, za wszystkimi z Rawicza i na pewno moje nogi, mam nadzieję, że jeszcze dotkną plant rawickich. Usiądę na ławce i pośpiewam. Ale oczywiście, że tak. Tylko kwestia teraz... Kiedy? Kiedy? No i pewnie już niedługo. Wszystko na to wskazuje, że... Myślę, że tak. Dziękujemy ci tak. bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A. No tak, takie to były wspomnienia, najważniejsze wspomnienia Waleriana Kręca z Bydgoszczy. A jakie jest państwa najważniejsze rawickie wspomnienie? Jestem bardzo ciekaw. Oglądajcie nas dalej i czekajcie na kolejne wywiady. Na pewno będzie dużo, dużo ciekawych atrakcji zaskakujących, że ci ludzie byli kiedyś związani, pochodzą z Rawicza. Pozdrawiam.